Czyli witajcie, z tej strony Kosowo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria od zera do milionera. No jak widzicie, kolejny dzień z żniw. Tak, dzisiaj kolejny dzień oczywiście ze żniw. Dzisiaj stoimy przed John Deere'kiem, który znowu stoi z przyczepą, którą w ostatnim odcineczku zakupiliśmy sobie. A na tej przyczepie jest rzepak, ponieważ ściąłem sobie poza odcineczkiem to pole. Bo dzisiaj będziemy tutaj robić jedną akcję, ale to się dowiecie oczywiście później. Sobie ściąłem właśnie to pole, i z którego pola dało nam 15387 litrów, dało nam tyle rzepaku, więc całkiem spoko wynik. Więc akurat no nie mogę już narzekać, więc to zrobiłem poza odcineczkiem. Również poza odcineczkiem sobie sprasowałem tutaj pole, zostawiłem sobie dwa pokosy, które dzisiaj też sobie na odcinku poprasuję sobie, żeby jednak coś tam zrobić, jakby brakowało minut jakiś, nie? To sobie na pewno to poprasujemy, więc to pole, no praktycznie jest skończone, tylko będzie trzeba pozbierać belki i będzie w sumie czyściutko. No i co? Tutaj zacząłem ciąć te pole, bo te pole będzie oczywiście, no też oczywiście trzeba ściąć, ale już sobie zacząłem, rozciąłem się dookoła, przyciążki sobie całe obciąłem, więc akurat pod tym względem spoczko, że to akurat już jest zrobione, bo będzie potem można tylko wejść i od razu w sumie robić. Oczywiście od razu będzie można w sumie wtedy te cięcie robić. O kurde, krzaki nie poobcinane, kwiacie, więc my zjeżdżamy sobie na gospodarkę tym John Deere'kiem i od razu na gospodarce sobie zasypiemy kukurydzę, ponieważ dzisiaj też idziemy sobie sprzedać tę kukurydzę, bo jednak no trzeba sprzedać. Akurat dobra cena jest, bo w ostatnim odcineczku zapomniałem, że trzeba ją sprzedać, ale zrobię oczywiście w tym odcineczku na pewno, dlatego dzisiaj w tym dzisiejszym odcineczku będzie trzeba to sprzedać. Później się na pewno zajmiemy również rozlewaniem gnojowizy. Proszę bardzo, ten klasik już jest przygotowany do beczułki, więc tylko będzie trzeba w sumie tylko no, pojechać na pole i będzie można rozlewać. Więc sobie dzisiaj też na pewno zajmiemy się właśnie tym rozlewaniem, więc trochę roboty jest. Zobaczymy, czy ile uda nam się zrobić. Mam nadzieję, że sporo, chociaż zobaczymy oczywiście. Ale no, taki mam plan. No, ile z tego planu wyjdzie, no to zobaczymy w sumie pewnie w późniejszej części odcineczka. Więc no, tak sobie tak będzie wtedy. Dobra, opuśćcie. Opuściłeś się, dobrze. Zasypujemy, tak jak mówiłem, kukurydzę. Tu jest rzepak, to nie. Kukurydza 20. Nie 20. O, tu jest. Więc start, niech się sypie. Tej kukurydzy jest oczywiście więcej, ale sobie już wcześniej wywiozłem. Tamtą kukurydzę sobie już na pociąg wywiozłem wcześniej, żeby już. No bo wiedziałem o tym, że się nie zmieści po prostu na tą jedną przyczepę, więc sobie wcześniej po prostu wywiozłem. Żeby akurat była równa przyczepa do wywozu teraz. A i że jest, to akurat z tym się akurat mega cieszę pod tym względem. Co się stało, bo trochę kasy ubyło, ponieważ ponaprawiałem maszynki, czy ponaprawiałem, no naprawiłem na pewno sobie John Deere'ka, zatankowałem go do pełna i kombajn zatankowałem do pełna, bo tam już było tak troszeczkę mało akurat w kombajniku paliwa, więc sobie pozwoliłem właśnie, jak to się nazywa, pozwoliłem sobie oczywiście sobie właśnie, tak jak mówię, pozwoliłem sobie zatankować, więc stąd dlatego te pieniążki znikły z mojego konta, ale akurat dobrze, teraz lecimy sobie oczywiście do silosów na skup Goldcrest Valley, bo tam jest oczywiście jak zwykle w sumie najlepsza cena. Kukurydza jest po 1516, tak coś, nie, 39 bodajże, 15, przepraszam, 1515, więc akurat pieniążki całkiem spoko dostanę za tą kukurydzę, więc akurat się pod tym względem cieszę. Około 40 tysięcy zarobię, więc pieniążki będą no całkiem sporo. A jednak za 40 tysięcy za kukurydzę, no to całkiem dobry wynik po mojemu. Więc akurat tylko się cieszyć. Ten komacik sobie załączymy oczywiście, nie? Co? O, coś będzie chyba. Jakieś banery nowe doszły. Jakie
Tools, tools. Jakieś toolsy. Ciekawe co to będzie. Zjeżdżamy sobie już na drugą prowadzącą już praktycznie do skupu, więc akurat dobrze. Dzisiaj pojedziemy sobie chyba drugą stroną. Chociaż nie, tam pojedziemy. Nie ma co tam kombinować, nie, kombinuję. Tak naprawdę pociągu nie ma na mapie, nie widzę bynajmniej. Więc będzie trzeba wynająć, bo myślałem, że gdzieś będzie tutaj blisko, więc szybko, ale widać, że jak nie ma na mapie, to troszeczkę potrwa pewnie zanim tutaj dojedzie, ale no zobaczymy zresztą. Dobra, będziemy oczywiście zjeżdżać już. Dobra. I sobie tutaj wjeżdżamy. Dobra, i się sypiemy. Dobra, niech to się sypie w sumie, a ja polecę w ten czas po pociąg, żeby zamówić. Pociąg przyjedziesz czy nie? Pociąg niedługo przyjedzie, tak? 3.3? O kurde. Tylko będzie się cofał, obstawiam, bo tak wnioskuję, że będzie gdzieś się cofał. Tak. Dobra, to tak, niech to się w sumie, ten pociąg wtedy przyjedzie. A ja przez ten czas w sumie tak, przejedź. Niech John Deere sobie jedzie do domu już. Jadę do celu, więc sobie niech jedzie. Je tutaj zostało, co? 2.8, dobra. Ja polecę wtedy sobie już do klasika. Rozwieziemy sobie gdzieś jedną beczułkę. I sobie przyjdę, bo już powinien pociąg tutaj stać, więc akurat spoczko. No, taka prawda. O, klasik. A sobie niech... Odpalamy oczywiście go od razu. No, oczywiście jedziemy już sobie leczułką. Dzisiaj rozlewamy oczywiście też gnojowice sobie rozlewamy, jak widzicie, więc no, śmierdząca dzisiaj sprawa, ale no... Akurat dużo nam produkowały tej gnojowicy, więc mam nadzieję, że chociaż sobie pole gdzieś, mam nadzieję, że chociaż to pole sobie, tamto pole, co sobie tam dzisiaj będziemy robić, to mam nadzieję, że sobie tak mniej więcej nie rozrzucimy, tylko rozlejemy całe, chociaż zobaczymy zresztą, ale mam nadzieję, że się uda tam to rozdać całe, zresztą się zobaczy, nie, ale no mam nadzieję, że taką, że tak się uda, ale no zobaczymy. O mój Jezu, tutaj trochę przestawiłem, ale to tam nic. O kurde. Dobra, to tam nic się chyba nie stanęło zbyt bardzo. Dobra. A my oczywiście rozlewamy sobie w tą stronę, chyba porozlewamy. No, coś takiego. Dobra. Czekajcie. Ctrl C, wykryj szerokość, Ctrl W. To czekajcie, 15 F, nie, 12, tylko Ctrl C. Przez kontur równy. Wykryj szerokość. Teraz Ctrl C. Czekajcie. Nie wiem, czy mi się uda, nie? A weź 5%. No nieważne, dobra. Zresztą. Nieważne. Sobie po prostu rozlewajmy gnojowice. No dzisiaj sobie nie porozlewamy sobie na GPS-ie, ale no, więc trochę będzie trzeba się pomęczyć z jednej strony. Pomęczyć, może nie tyle co pomęczyć, ale będzie trzeba się nauczyć. O kurde, jak patrzę, to trochę schodzi tej gnojowicy, nie? No. Ale dobrze, w końcu coś, po coś mi to produkowały te świnki, nie? Po coś mi, po coś tą gnojowicę mi naprodukowały te świnie, więc
trzeba oczywiście rozlać ją całą, żeby oczywiście magazyn był na kolejny, na ten sezon oczywiście pusty, żeby miały miejsce, gdzie znowu produkować sobie. Więc no, więc tak czy siak trzeba to rozdać wszystko, więc no mam nadzieję, że chociaż na te pole rozleję całe i mam nadzieję, że jeszcze może jakieś kolejne trochę, chociaż te małe tam przy świniach rozleję, więc to by było spoko. A jakieś tam drugie to na pewno sobie chciałbym sobie rozrzucić obornikiem, bo obornik w tym sezonie też będzie trochę ojej, taki mijaczek sobie zrobiłem, ale już poprawiam. Ale więc w dzisiejszym sezonie też będzie rozlewany obornik. O, już sobie rozlało się beczka, więc na dużo to nie wystarczyło. No taki to strasznie mało. Ale w sumie duże pole jest, chociaż tak czy siak sporo, nie? No jakby tak nie patrzeć, to całkiem sporo. Dobra, to my w sumie lecimy sobie oczywiście, ojej, 50 km na tej drodze, jacie, to chyba by ściągnika wyrzuciło, co? No podejrzewam, że tak, ups, ale jakoś tam by człowiek dał radę, nie? Dobra, w sumie tak, ja zrobię tak, żeby już się zapełniała ta beczka, a ja w tym czasie sobie oczywiście polecę sprzedać te kukurydzę. O mój Jezu, urwało cały ciąg, podejrzewam, nie? No, kurde. Akurat klasik szybko leci, zasuwam, bo z 53 km to naprawdę sporo. No dobrze. Sobie zasuwa jak najszybciej. Na wywóz zboża będzie dobry. Oczywiście w tym sezonie kupiłem, więc nie mogłem sobie jeszcze ten zobaczyć. Dobra, a ja sobie lecę. Więc tak jak mówię, na wywóz zboża będzie idealny, bo będzie szybko można jeździć, znaczy szybko jeździć, szybko dojedzie się na skup, znaczy na skup, tutaj na ten, na, oczywiście, pewnie na pociągi, więc, bo akurat zazwyczaj na pociągi się sprzedaje, więc szybko po prostu będziemy jeździć, akurat, no akurat daleko jest ten skup, więc akurat pod tym względem, jak jest daleko na skup, no to oczywiście, oczywiście będzie teraz szybciej. Szybciej będzie można dojechać. Ja zrobiłem około 40 tysięcy, prawda? O, jest, tak jest. 39, no 244, ale że koszty wynajmu maszyn, no to jednak bądź przeży trochę mniej, ale dobra. Lecimy sobie oczywiście już do klasika, więc tak czy siak dobre pieniążki. 46 tysięcy mamy na koncie, więc tak czy siak bardzo dużo. Dobra, ale no co, dobra, lecimy sobie już znowu na pole. Lecimy sobie na pole i lecimy dalej rozlewać tą gnojowicę, bo oczywiście to gnojowicy trzeba. Jeżdżę po prostu po polu, bo na tej drodze tak mi niewygodnie, no więc tak troszeczkę mnie za wygodnie jeździć, więc sobie po prostu śmigam na tym polu, a że akurat jest obcięte poprzeczniaczki, to akurat nie gniotę nic, więc akurat pod tym względem to chyba można jeździć, tak mi się wydaje bynajmniej, nie? No. A że to moje też, no to wiecie. Wiecie, jakby sąsiada było, to tak trochę nie bało, co chociaż. Jakby człowiek wygniótł, to by mniej zarobił sąsiad, nie? No to też by było lepiej. No tak, sąsiad złodziej w końcu. Nie? No właśnie, sąsiad złodziej i koniec. Impreza na maksa jest impreza. Tam wino w głowach nam zamiesza. Oj, mijaczek robimy po lewej stronie. Niedobrze. Ops. Ale dobra. Dobra, żeby nie marnować, to trzeba wyłączyć od razu. Oczywiście. I gdzieś tutaj trzeba wjechać. O, dobra. O, troszeczkę jeszcze do tego. Do prawej trzeba się przesunąć. Op. No i gitara się rozleje i będzie dobrze. Nie? No właśnie. Się rozleje, to chociaż będzie już spokój po jakiejś części, nie? Po jakimś tam... Będzie całkiem spoko. Jakby się rozlało.
Dobra. No, na długo akurat te beczki nie starczają. No, ale no niestety, nic na to nie poradzimy. Ani nic na to nie poradzę w sumie, bo no... No akurat, jak widać, no to gnojowica szybko ubywa. Ale jakoś... Może szybko ubywa, ale dużo zrobiłem, bo w sumie w to i we w to, no to całkiem sporo. Więc sobie na pewno, czyli już około 16400 wylałem. Czyli nie wiem, czemu nie wjechałem na te pole od razu, ale no nieważne. 16400, no to nie tak dużo, nie? No, ale tam było 46 tysięcy, 43, przepraszam. A że jeszcze, tak czy siak, będę musiał przewinąć na sierpień, pewnie, no nie w kolejnym odcinku, chyba nie. Chociaż może, nie wiem w sumie, ale chyba, nie wiem, czy będę przewijał na kolejny odcinek. W sumie tak, będzie przydałoby się w sumie na kolejny odcinek przewinąć. No ale zobaczymy zresztą, nie? Dobra. Ale no nieważne. Nie powiem wam, bo... Chociaż nie trzeba, nie? Chociażby, może to by było. W sumie by tamte, ten... Pszeniczka by była w sumie już gotowa do cięcia, ale no nie wiem. Zresztą nie wiem. Nie wiem zresztą. Nie znam się. Dobra, i lecimy z ostatnią beczułką prawdopodobnie, bo raczej na, po pierwsze na tamtym polu już raczej więcej nie będzie trzeba, no ale obstałem, że jeszcze z jedną beczułkę sobie rozlejemy i będziemy oczywiście przesiadać dalej sobie, czyli do tego. O, proszę bardzo, do kombajnika, tam kombajnik już czeka, będziemy ciąć to oczywiście te pole rzepaku. No, powinienem sobie akurat, podejrzewam, że zetniemy to pole w odcinku, do końca odcinka, chociaż nie wiem. Zobaczę. Oczywiście. Zobaczymy, jak wyjdzie w sumie. O, mój Jezu, sarna wleciała pod koła, nie? Ja cię kręcę. Dobrze, to nie ten. Nie jeleń. Przecież jakby jeleń wyleciał pod koła, to... Ja cię... Żeby tego ciągnika, to by już nie było. Znaczy, by, może i by był, ale... Kurde, by wystrzeliło go w kosmos, no. Tak jak poza odcineczkiem, no. No sobie szykowałem klasika poza odcineczkiem do tej beczki. No to jak mi go wystrzeliło w kosmos, to zasuwa 10 tysięcy km na godzinę, nie? No. No to można nazwać, że pierwszy ciągnik, który ten na kosmos wleciał, nie? Poleciał. No. Tak można powiedzieć. Kurde, ale kurde, przecież jakby taki ciągnik był, to ja pewnie byłem ten. Przecież ja cały kosmos, wszechświat przeleciałem, podejrzewam. Wzdłuż i wszerz, nie? Kurde. Właśnie. Oni nie powinni tych rakiet tych wysyłać, tylko powinni potem klasa się zgłosić, ten NASA czy tam jak to tam. No, jakby tak zgłosili się, no to kurde. Przecież byśmy wszystkie planety odkryli, nie? W bardzo szybkim tempie, bo 10 tysięcy kilometrów na godzinę to chyba żadne ten, nie ten, żadna rakieta chyba ich tam, nie ten, jak to się nazywa. No żadna rakieta nie potrafi, podejrzewam, że 10 tysięcy kilometrów ten, jak to się nazywa, rozwinąć. Tam nie da, no, jak raczej nie spada, tylko leci w górę. A proszę was bardzo, klasik na spokojności wleciał i nawet paliwa, i żadnego paliwa nie zżernie. No właśnie, to wiecie. A mało pali akurat klasik, no to ekologiczny, no to po drugie, no to wiecie. Kurde, kurde. Chyba go wystawię do nas, przecież bym zarobił milion z takim, z tym ciągnikiem, nie? No też tak sądzę. No właśnie, ale nieważne. Bo jest impreza, na matce jest impreza. Tani wino w głowach nam zamiesza. No i dobra. Ładnie, robotka. Co miałem już w planach, to zrobiłem na początku, na pierwszą część odcinka, bo w sumie... No gdzie, ile mamy? 16 minutkę, dobra, sobie odstawimy tutaj klasika. Dobra, niech sobie klasik stoi tutaj oczywiście. Tyle minutkę. O, 20, no i gitara. Akurat prasować słomy to tak nie muszę, bo akurat prasowanie słomy to tak sobie zostawiłem, jakby czasu mi zabrakło. Znaczy czasu mi zabrakło, jakbym po prostu szybciej ogarnął te akcje, ale jak widzę, no to jakoś żniw nie chce dużo rzepaku robić. Postaram się oczywiście obciąć to, ale obstałem, że 10 minut powinno nam zająć te obcięcie, więc... Więc tyle co chciałem, to sobie zaplanowałem. Najwyżej ten klinik to sobie zrobię poza odcineczkiem. Akurat ten klinik, no to akurat chyba najgorzej się robi, nie? No niestety. Więc akurat co chciałem, to tak można powiedzieć, że zrobiłem. Na tym odcinku. Znaczy zrobię, więc...
Więc całkiem spoko wynik wyszedł. No. A tak jak mówimy już o wyniku, to ciekawe jak tam na mundialu Portugalia z Maroko gra, nie? Oczywiście całym sercem za Portugalią. No, jak mam być szczery, tak wracając, tak już mówiąc coś o mundialu, jak mam być szczery, to tak dwie drużyny, które wiem o tym, że już są w półfinale, znaczy na pewno jedna drużyna jest w półfinale, czyli oczywiście Chorwacja, to mam nadzieję, że na pewno mam taką nadzieję, że Chorwacja i Portugalia mogą być w finale, nie? Znaczy, bynajmniej Chorwacji kibicuję, nie? Żeby wygrała, no bo jednak na ostatnich mistrzostwach mojemu oni zasługiwali, chociaż tak czy siak Francja, no nie powiem, że nie, bo Francja też no jednak ładnie grała w piłkę, tak? No to też jednak, powiedzmy, że też zasłużyli po jakiejś stronie, tak? Że jednak potrafili dojść do tego finału, ale co jak co. Jednak teraz chyba chcę, żeby Chorwacja wygrała, bo no na ostatnim mundialu praktycznie można powiedzieć w każdym meczu 1/16 finału, tej najlepszej 16, to praktycznie w 1/8, w ćwierćfinale, w półfinale grali na dogrywkach, nie? Więc też się namęczyli trochę. No tutaj mundial, no jak to się mówi, historia kołem się toczy, nie? No i tutaj 1/8 i ćwierćfinał, dogrywka i oczywiście karny, nie? No to też jak tak będą, no to jednak bądźmy, że można powiedzieć, że tak dosłownie historia kołem się toczy, nie? Więc mam nadzieję, że akurat kibicuję w tym momencie, no oczywiście dlatego, że Polska najbardziej odpadła, więc, ale jakby Polska była, to oczywiście Polsce, tak, ale że Polska odpadła, no to oczywiście Chorwaci po mojemu powinni, znaczy mam nadzieję, że wygrają, bo może nie powinni, ale mam nadzieję, że wygrają te mistrzostwa, no ale zobaczymy. O jadzie końca, Maroko wygrywa. Ale w dzisiejszym odcinku, znaczy w dzisiejszym, wczorajszym, znaczy dla was, no dla was to jutrzej, wczorajszym, tak, bo dla mnie dzisiejszym, a dla was wczorajszym, bo dzień przed, dzień wcześniej nagrywam dla was filmik, no to kurde, Maroko wygrywa. Znaczy Maroko. Niedobrze, no nie wiem czy niedobrze, ale jak to się nazywa? Mam nadzieję, że... czy mam nadzieję? Jakoś tak... W tym meczu akurat Portugalii bardziej chyba kibicuję niż Maroku. Ale... No niestety... Przegrywa na razie Portugalia. No ale dopiero 45 minut, tak? Minęło. No to już teraz prawie to już będzie ten. O, w 42 minucie strzelili. Bramka do szatni, bądźmy jeszcze, tak można powiedzieć, nie? No, dobra, schowajmy rurę, żeby nie urwać niechcący. Jednak słabo było, gdybyśmy urwał tą rurę. No, słabo. No wejść czymś, nie? Taka prawda. No ale nieważne, skończmy z tym mundialem. Teraz już wróćmy do gry. No co, mamy lipiec, ładnie. W sumie żniwa całkiem sporo zrobione w tych żniwach, bo no już tak, rzepaki te dwa ścięte, więc to już jest spoko. Tutaj, proszę was bardzo, kolejny rzepak będzie ścięty na odcinku i kolejny będzie oczywiście poza odcineczkiem ścięty, czyli tam przy świniach, te małe pole, więc to już dużo. Więc to już tak czy siak będzie sporo. O, gnojówki nam zostało 22 tysiące litrów, więc tak czy siak sporo. Więc... Znaczy mnie tam skończyłem, więc no żniwa szybko lecą. Ale dobrze, więc prawdopodobnie już rzepaki będą skończone po dzisiejszym odcineczku. Bo sobie poza odcineczkiem po prostu pozwolę ściąć, albo sobie na odcineczku tam coś zetnę kolejnym, ale no zobaczę. Chociaż na tamtym małym to tak zbyt bardzo nie chcę pracować, bo no jednak tak... Nie bardzo. No i co, pewnie na kolejnych odcinkach wapno. Na tym polu będzie trzeba zwapnować, na tym będzie trzeba polu zwapnować, więc wapnowanie jest trochę. Na tym polu akurat chciałem wapnować, bo taki miałem zamiar akurat pod tym względem, więc na tym polu sobie zwapnujemy. Na tym będzie kukurydza, bo już tak mniej więcej rozplanowałem co i jak, gdzie będziemy siać oczywiście. Więc tak jak mogę już powiedzieć, na tych ściętych polach, czyli na tym, no to tutaj będzie oczywiście rzepaczek,
Tu będzie oczywiście kukurydza i tu będzie sorgo, więc dwie uprawy wiosenne. No i tutaj będzie owiec, więc kolejna uprawa wiosenna. Oczywiście tutaj będziemy połączyć, więc taki mam plan bynajmniej, więc też trochę będzie roboty. No, ale taki mam planik. Czy się uda, no to zobaczymy zresztą. No, i taki mam plan. Ale no zobaczymy zresztą, jak wyjdzie. Właśnie. Więc na pewno wapnowanie tutaj wejdzie. No, taki mam plan. Znaczy tutaj na pewno będę chciał, znaczy to w sumie tu rozwaliłem gnojowicę, znaczy ten no. Rozlałem gnojowicę, więc tutaj na pewno będzie to robione dopiero na po prostu te pole 50 będzie pewnie robione na tym. Na wiosnę wapnowanie tutaj też podejrzewam, że będzie na wiosnę, bo będę tutaj chciał, bo akurat na tym pole będę chciał sobie ten gnój rozrzucić, więc już taki mam plan bynajmniej. No, bo tutaj będzie ten, jak to się nazywa, kukurydza, znaczy tak, kukurydza będzie siana, więc akurat pod tym względem taki mam plan. I no zobaczymy, czy się uda. Na pewno co, w kolejnych odcinkach będę chciał, znaczy już sobie tak pomyślałem, akurat przyszłość trochę. Bo akurat, no jak wiecie o tym, że ta ryżóweczka nasza co jest teraz, to tam, nie wiem, jak ktoś tam wie, jaką ta ryżóweczkę mamy, bo teraz mam ta ryżóweczkę mamy taką jak, już wam mówię, taką jak Horsza i to ma 4 metry, no ja się zastanawiam nad kupnem nowej talerzóweczki, no bo jednak już jednak łódź przeżyte, jak to się nazywa, pola coraz większe, nie, i no jednak tymi małymi sprzętami, no to te małe sprzęty już można by było zmieniać powoli. Czekajcie, gdzie to jest? Broń talerzowe. No i tak się zastanawiam się nad tym agromaszem. Ale tego agromasza bym kupił. Tylko no ten agromasz na jakąś polską serię może kiedyś się przyda. No i nie wiem właśnie. No chyba tak zrobię. Pomyślę nad czymś innym, na przykład nad tym kukurlingiem. Chociaż nie wiem, chociaż ten kukurling też może być za małe roboty, nie? Może coś na internecie zobaczę. Bo nie mam w planach od razu agromasza kupić, ale tak sobie pomyślałem, że jednak agromasz, no to bądźmy szczerzy, tak bardziej na polską serię będzie pasował. Na polską serię będzie pasował i to strasznie, nie? Bądźmy szczerzy pod tym względem, więc. Więc nie wiem. Jak ktoś teraz w sumie dotarł do tej minutki, no to może oczywiście napisać, co sądzi, czy. Kupywać, tak jak mówię, czy kupywać tego gromasza, czy kukurlinga. No, bo ojej, ile to ma metrów 8, ja cię kręcę. No, chociaż ten kukurling ładny też, nie? Chyba, że coś, tak jak mówię, na internecie coś zobaczę, nie? 6 metrów, kurde. Też ładno by robotę pewnie robił, podejrzewam. No, ale zobaczymy zresztą. To zobaczymy, nie? Tak naprawdę zobaczy się później. W czym czasie. No, a na początek trzeba na początek słomę zebrać, bo słoma w ostatnim, na kolejnym odcineczku będzie już zbierana. Akurat mogę wam powiedzieć. Już wam, ten, to się nazywa. Jak ktoś dotarł, to będzie po prostu wiedział, co będzie robione na kolejnym odcineczku. No, pewnie wstawiam, że będzie tam zbieranie słomy i nie wiem, w sumie co jeszcze. No, ale coś na pewno jeszcze tam człowiek wymyśli. No. No, zobaczy się. No, już jak zbieranie słomy, czyli na początek ta akcja nowa, która będzie, no to jeszcze te, jak się nazywa, potem zbieranie turem. No, to w sumie może nawet trochę długo zajść. No, zobaczymy zresztą. Zobaczymy. Ale tak jak mówię, dowiecie się to akurat w kolejnym odcineczku. Zobaczymy, ile w sumie tego rzepaku będzie. Czy no nie zobaczycie w 100% ile będzie, bo oczywiście no tamten klinik zostaje i tamte małe pole przy świnkach, ale tak czy siak to pewnie zobaczycie na kolejnym odcineczku, bo chociaż może na kolejnym odcineczku już może być to wszystko, oczywiście, jak to się nazywa, wszystko może być akurat ścięte, więc na pewno raczej powinniście się dowiedzieć, ale no się zobaczy. Zobaczy. A tutaj nam został jeszcze jeden przejaździk, więc. No, więc tak jak mówiłem, tą stronę będę chciał dokończyć, więc
No, prawie 10 minut, tam 11 minut obstałem i będzie to pole skończone, więc całkiem spoko. Cieszę się pod tym względem, więc akurat pod tym względem gitarka wyszła nam. Dobra, zresztą. Lecę się wysypać, a tamto po prostu, tamtym ostatnim przejeździk to sobie zrobię poza odcineczkiem, żeby już nie przedłużać, bo w sumie te odcinki teraz są strasznie długie. Ostatnio, wczoraj przecież były ten, w sobotę, kiedy, no to wczoraj w sumie dla was był, bo teraz niedziela, w niedzielę akurat ten odcinek będzie wydany. To tak jak mówię, było 41 minut materiału, więc tak się jak dużo. Tutaj już będzie 31, więc 30 minut gdzieś, więc to też sporo. Więc no jednak trzeba trochę zmniejszyć to. A więc co? Jeśli wam się film spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał, byłoby bardzo miło, gdybyście właśnie to zrobili. No i co? Łapeczka w górę, subik mam gdzieś ustawiony. Ale no co, będziemy kończyć ten odcinek, więc do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć!